internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Jest tu dużo wody, ale poświęcimy wodą święconą i tę wodę, która będzie też służyć na pewno do pływania tymi rowerkami, łódeczkami. Szanowny księże, proboszczu, panie przewodniczący, razem z radnymi, panie profesorze, bo z nami jest pan profesor Karol Myśliwiec, honorowy obywatel miasta Jasła. Szanowni państwo, tak licznie zgromadzeni mieszkańcy Jasła i pewnie nie tylko Jasła. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, ponieważ po dwóch latach, czy ponad dwóch latach, oddajemy ten ośrodek dzisiaj do użytku. Sam pomysł tego, żeby to miejsce, gdzie zawsze był taki krajobraz księżycowy, ale które było miejscem licznie odwiedzanym przez mieszkańców, tych najmłodszych szczególnie, jeżeli był początek wiosny, dla tych, którzy czasami jeździli na nartach. Trudno sobie wyobrazić, że tutaj można było jeździć na nartach, ale tak wcześniej było jeszcze, zanim tutaj to wyrobisko w takiej skali nie powstało. Więc miał tam zawsze ten element turystyczny, ten rozrywkowy i rekreacyjny zawsze gdzieś w sobie nosił. I to znalazło odzwierciedlenie w takich pomysłach, które pojawiały się w ramach lokalnych programów rewitalizacji jeszcze w 2006 roku i 2005 roku. Później w październiku 2010 został projekt przygotowany przez firmę Armach z miejscowości Mierzec Podborski na podstawie koncepcji pana architekta Rubena Barana Szwilego, a następnie złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich, projekt pod tytułem Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ulicy Kwiatowej. I ten projekt dostał dofinansowanie w 2011 roku, wtedy na wiosnę podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim, później nastąpił przetarg, który wygrała jasielska firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego z Jasła i prace rozpoczęły się tak, aby skończyć w listopadzie 2012 roku. Więc to, co państwo widzicie, jest obiektem, który ma już kilka miesięcy. Dzięki temu mamy trawę i odkładaliśmy to uroczyste otwarcie właśnie dlatego, żebyście państwo zobaczyli to w takiej wiosennej szacie. Dzisiaj otwieramy tą inwestycję, która kosztowała 4 800 000 zł z dofinansowaniem z funduszy unijnych na poziomie 3 800 000. I to jest dzieło wielu osób, tak jak powiedziałem, zaczynając od projektantów, poprzez władze poprzednie, bo projekt w 2010 roku został złożony do finansowania. Władze obecne, które to przeprowadziły, ci wszyscy, którzy uczestniczyli, bardzo mocno się angażowali w ten projekt, po to, żebyśmy dzisiaj mogli w tym wspaniałym klimacie uczestniczyć w jego otwarciu. Jak widzicie państwo, obiekt jest bezpieczny. Myśmy wzięli na siebie testowanie tego pomostu tutaj bardzo odważnie. Za nami jest wstęga, którą mam nadzieję za chwileczkę bezpiecznie przetniemy, po to, żeby powiedzieć, że to miejsce, czyli Kwiatowa w Jaśle, jest miejscem dla państwa, miejscem dobrego wypoczynku, miejscem rekreacji i miejscem, które mam nadzieję, że będzie przez państwa równie licznie odwiedzane jak w dniu dzisiejszym, czego bardzo serdecznie życzę. I ja jeszcze dziękuję wszystkim gościom, księdzu proboszczowi za poświęcenie i wszystkiego najlepszego. Drodzy państwo, jeszcze żeby stało się zadość tym uroczystościom, mamy przepięknie przygotowaną tutaj czerwoną wstęgę, którą w momencie, kiedy przetniemy, dopiero będzie można śmiało powiedzieć, że Kwiatowa jest do dyspozycji mieszkańców Jasła. Teraz poprosiłbym, bo nie wiem, jak bardzo stabilna jest ta kładka, natomiast poprosiłbym wszystkich zaproszonych gości, jeśli mogliby przejść w bardzo bezpieczne miejsce. Natomiast tutaj na kładce poprosiłbym o pozostanie księdza proboszcza oraz pana burmistrza. Chcielibyśmy
panią przewodniczącą i pana starostę także poproszę, aby pozostali razem z nami. Podejdziemy sobie z drugiej strony wstęgi, aby wszyscy mogli spokojnie zobaczyć, jak Kwiatowa została udostępniona cało zdrowo i bezpiecznie mieszkańcom Jasła. Ja też dla ogólnego bezpieczeństwa stanę sobie na nieco twardszym gruncie i bardzo gorąco proszę o przecięcie tej wstęgi. Ksiądz proboszcz Jan Giwała. Pan starosta. No i najlepsze dla burmistrza Jasła, pana Andrzeja Czerneckiego. Proszę państwa, poprosimy o wielkie brawa.